24 kwietnia wspominamy świętego Fidelisa z Ingmaring, prezbitera i męczennika. Marek Roy jest uznawany za pierwszego męczennika kongregacji rozkrzewiania wiary, a jego imię noszą różne szkoły, wydawnictwa i stowarzyszenie pomocy misjonarzom prowadzone przez zakon kapucynów. Urodził się on w roku 1578 w Zingmaring w Szwabii w Niemczech, a na chrzcie otrzymał imię Marek. Nazwisko Roy było znane w Badenii-Wittenbergi, ponieważ jego ojciec był burmistrzem. Lata nauki we Fryburgu Marek ukończył doktoratem z filozofii, a później doktoratem z obojga praw. Wiele podróżował po Włoszech, Francji i Hiszpanii. Dzięki protekcji księcia Hohenzollerna został nadwornym radcą prawnym, ale zdegustowany obyczajami palestry postanowił wstąpić do wspólnoty kapucynów. Za namową biskupa Konstancji Roy w roku 1612 przyjął święcenia kapłańskie, a potem przywdział habit, otrzymując imię zakonne Fidelis. Dwa lata później podjął studia teologiczne. W kilku klasztorach był gwardianem, a także prowadził działalność duszpasterską wśród protestantów. Jako wielki czciciel Maryi codziennie odmawiał różaniec, a każdą sobotę spędzał na postach o chlebie i wodzie. W roku 1621 Grzegorz XV powierzył kapucynom organizację misji w szwajcarskiej Recji, opanowanej przez kalwinizm. Zakon skierował tam Fidelisa, który jako prefekt razem ze współbraćmi przemierzał całą okolicę, głosząc kazania i tocząc dysputy. Czynił to skutecznie, bo wielu innowierców, w tym również kilku przywódców kalwińskich, nawróciło się. Zaniepokojeni fanatycy kalwińscy przygotowali więc zasadzkę. Podstępnie zaprosili go z kazaniem do kościoła w Zewils, a następnie próbowali go nakłonić do apostazji, a w końcu zamordowali mieczem i maczugami w dniu 24 kwietnia 1622 roku. Ciało męczennika spoczęło w katedrze w Chur. Beatyfikowany został w roku 1729, a kanonizowany w 1746 roku. Jest patronem prawników. Módlmy się. Boże, Ty ozdobiłeś palmą męczeństwa świętego Fidelisa, który płonąc miłością ku Tobie szerzył wiarę. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy ugruntowani w miłości razem z Nim poznali potęgę zmartwychwstania Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.